Siemano wszystkim, z tej strony Tropco i witam w kolejnym odcinku z Farminga 22 na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się żniwami pszenicy. Tutaj wam pokażę, co się zmieniło od poprzedniego odcinka. Mianowicie wymuciłem sobie to pole oraz sprasowałem i zebrałem te belki tutaj na moją ukochaną lawetę nową. Oraz poza odcinkiem dokupiłem sobie jeszcze taką lawetę, ponieważ tych belek będzie naprawdę, naprawdę dużo. One wszystkie pójdą na sprzedaż, więc pasuje to za jednym razem zawieść, a nie na kilka razy. No, Johnny dzisiaj będzie niestety nieużywany. Jak widzicie, już ma jedną motogodzinkę natłuczoną, więc już jest w miarę przetestowany. Dzisiaj będziemy używać mojego jedynego póki co kombajnu marki Deutzfar. Także jedziemy na pole. Oj, i tą kiszonkę by mi się przydało. Muszę kupić w końcu jakąś, jak to się mówi, wiatę, tam przesypać tą kiszonkę. Na tych polach rośnie sorgo, więc kurczę, ono jeszcze potrzebuje, żeby dojrzeć. Natomiast pszenica, na moment, wykryjemy sobie szerokość i oczywiście zabieramy się do roboty. Na początku zrobię sobie tutaj poprzeczniaki, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Ok. I lecimy z tematem. I już się sypie. Już jest elegancko. A słomę. Nie chcę, żeby ta słoma była pokoszona, więc niech sobie muci to w ten sposób. Będzie wszystko pięknie. No, powiem wam, cieszę się, że w końcu mogę popracować tym Deutzfarem, bo bardzo dawno nim nie jeździłem. Bo to praktycznie robił tylko pracownik, więc kurczę, brakowało mi już tego kombajnu. Sobie tutaj wycofam. Ok. GPS-a też sobie załączymy, żeby to miało ręce i nogi. I ok, i mucimy. No i fajnie, nie będzie to na poza polem tej słomy. Także dla mnie sytuacja jak najbardziej komfortowa. Kurczę, pasowałoby w końcu nowy kombajn jakiś kupić, no bo tych pól już jest całkiem sporo. Znaczy sporo, one są... Strasznie długo się muci tym jednym kombajnem, więc albo zainwestuję w drugi kombajn, albo po prostu zakupię jeden porządny. Na razie jeszcze nie wiem. Dobra, niech ta słoma się wysypie. Jak widzicie, lakier już, kurde, zszedł od tego ziarna, które obija się na headerze. Okej. Okay. Muszę się wyprostować, żeby mi to GPS złapał. I fantastycznie. No to lecimy. No, z tych podstawowych kombajnów, jakie były w farmingu, to ten jest moim ulubionym. Zdecydowanie. W żadnym farmingu tak bardzo nie pasował mi ten podstawowy kombajn, który mieliśmy, jak ten oto tutaj Deutzfar. Naprawdę robi rewelacyjną robotę. Jest dosyć duży, ale też nie przesadnie, więc jak na sam początek idealna maszyna. Kurczę, widzę, że to całkiem
całkiem sprawnie idzie. Więc super. Ja właśnie chcę, żeby te pokosy były jak najbardziej równe, żeby po prostu łatwo to było prasą zebrać. W kolejnym odcinku oczywiście będzie zbieranie tego, znaczy nie zbieranie, prasowanie. Więc będziemy sobie jeździć na materiale naszym John Deere'kiem. O, jego jest pełno na YouTubie, no bo praktycznie większość YouTuberów go kupuje na sam początek. A ja też bardzo chciałem ten ciągnik mieć. A już myślę, że za dwa odcinki zrobimy sobie zbieranie belek właśnie z tego pola, ładowanie na tą długą lawetę. I cóż. I to chyba sobie sprzedam już po materiale. Pasowałoby mi się w końcu też zająć leśnictwem. Żeby to przetestować, jak działa, bo jeszcze z leśnictwem w tym farmingu nie miałem nic wspólnego. Że tutaj widzę, że nic nie jedzie, więc... O! Straszny spadek FPS-ów miałem. Jak nic nie jedzie, no to ja się tam nie pierdzielę. Po prostu wjeżdżam na pole, zawracając na ulicy. A widzę, że w miarę równo jechałem chwilę bez GPS-u, także fajnie. No i teraz mamy bezpieczną pozycję, żeby sobie manewrować na polu przy zawracaniu, więc całkiem fajnie. A widzę, że dużo plonów aż tak to nie będzie. Bo kurczę, no niestety to zboże nawoziłem tylko raz. Przy siebie. Przydałby mi się też opryskiwacz w końcu. Okej. Też mnie cieszy, że te materiały w miarę regularnie się pojawiają z tego farminga. No i trzeba się też cieszyć, bo w końcu Giant Software zapowiedział DLC oraz aktualizację kolejną, więc naprawdę będzie się działo niedługo. Czy DLC będzie dopiero w marcu i to tak w drugiej połowie tego miesiąca, więc trochę jeszcze pójdzie na to poczekać. Nie mogę się doczekać właśnie też, żeby wyszły jakieś informacje, jak będzie wyglądało te DLC. Mam nadzieję, że będą tam jakieś duże maszyny po prostu. Albo jakieś chociaż średnie. Bo mamy tutaj niedobór maszyn dla średnich ciągników i dla tych najmniejszych. Dla dużych jest sporo, aczkolwiek nie są to te maszyny, o które by mi chodziło, żeby je kupować w tej serii. Fantastycznie. Fajnie działa ten odgłos tej żniwiarki. Bardzo to jest taki realny dźwięk. Jestem też ciekaw, jakie błędy poprawią w nadchodzącej aktualizacji. Mam nadzieję, że naprawią ten oto tutaj błąd, jak widzicie, tych ziaren, które są kolosalne. Także, kurczę, ziarenko wielkości mrówki, a farmingu wielkości... wielkości jakiegoś orzecha, mało co. Więc nie wiem, czemu oni to tak zrobili, ale to jest Giants i tego czasami nie ogarniesz. Jestem też ciekaw, kiedy pojawią się maszyny związane z dodatkiem, kiedy te zapowiedzi już wyjdą. Bo to już pierwsze jakieś przecieki powinny się niebawem pojawiać. Jakie marki tych maszyn będziemy mieć? Mam oczywiście nadzieję, że to będą jakieś nowe marki, które jeszcze nie pojawiały się wcześniej w farmingu. No ale czas pokaże.
Patrzę, że mam 86%, 87%, więc zaraz będę musiał się przesiadać do Massey Fergusona i podjeżdżać z przyczepą, żeby to wysypać. Kurczę, ale to idzie. Okej. Ja już sobie rurę mogę rozłożyć. Oj, nie chciałbym tego zgnieść. Dawno w sumie nie robiłem tej uprawy, jaką jest sorgo tutaj farmingu, więc cieszę się, że w końcu będę mógł sobie to pomucić. Może to też zrobię na odcinku. Zobaczę jeszcze. 57%, 98%, 99%. Dobrze. Czas ruszać do akcji. Massey Ferguson też naprawdę odwala kawał dobrej roboty na tej gospodarce. A czemu tutaj taki mijak? Hebelki. Hebelki do roboty w Masseju będą. Ta przyczepa też tutaj w zestawie z tym ciągnikiem wygląda imponująco naprawdę. Podoba mi się to strasznie. Kurczę. Nawet nie wiem, czy sobie nie zrobię screenshota. Kurczę, żebym ja jeszcze pamiętał, to było chyba... O, udało się. Okej, to już mam miniatureczkę. Chowamy rurę. I lecimy dalej z tematem. Dziwny klakson ma ten Deutzfahr. Okej, też staram się daleko nie wyjeżdżać, żeby to po prostu było łatwiej zebrać dokładnie tą prasą. Dawno nie używałem tej prasy, dlatego chciałem, żeby w tym sezonie ta słoma się już pojawiła. Liczę, że jej trochę sypnęło. Kurczę, bardzo ładnie się prezentuje ten kombajn na tym polu. W ogóle żniwa pszenicy to mam wrażenie, że mają taki największy klimat, jeśli chodzi o tą grę. Szkoda, że nie dodali żyta po uprawy. I tak się zastanawiam, co z tym kombajnem będzie wkrótce. Ale nadal nie mam pomysłu, jak rozwiążę ten problem. Raczej nie będę wypożyczał dużego kombajnu, bo to nie ma sensu. Za duże koszty. No i też bardzo bym chciał niedługo kiszonkę zrobić, więc najpierw będę musiał jeszcze kupić jakąś wiatę, żeby tamtą przetransportować sobie właśnie do tej wiaty. Tylko jeszcze nie mam pomysłu, którą tą wiatę kupić. Mam nadzieję, że wkrótce znajdę odpowiedź na to pytanie. Ten kurz w tym farmingu bardzo ładnie wygląda. No kurczę, rewelacja. W sumie może zatrudnię tutaj pracownika. Ja się przejdę tutaj do Masseya.
odpalę sklepik i pomyślimy, kurczę, jaką wiatę byśmy chcieli tutaj postawić. Bo mamy tak, shopy. Nie, ta jest za mała. Ta kosztuje 40 tysięcy, ona jest w takim bardziej polskim stylu. Aczkolwiek myślę, że jakoś by nawet pasowała do mojego gospodarstwa. Tylko kurczę, gdzie ją postawić? Jak tu na nic nie ma miejsca. Bo to najprawdopodobniej się zdecyduje na ten oto budynek tutaj. Tylko gdzie go, kurczę, do jasnej cholerki dać? Prawdopodobnie gdzieś tutaj on będzie. Jeszcze zobaczymy. Dobra. A mi się wydaje, że póki co będziemy się żegnać, także zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Następny odcinek z prasowania słomy. Na razie, trzymajcie się, cześć.